Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego .NET. Dzisiaj pokażę Ci, jak z poziomu .NET-a zapisać plik Excela. Na początek ustalmy sobie folder, w którym będziemy działać. OK. Przypominam, że jak robimy foldery, dodajemy taki znaczek małpy i dzięki temu nie musimy podwójnych ukośników pisać, czyli to będzie folder, w którym zapiszemy sobie nasz plik. No i teraz, żeby skorzystać z takiego tworzenia dokumentu Excela, skorzystamy sobie z takiego pakietu Nugget, to się nazywa Closed XML i on umożliwia po prostu tworzenie takiego arkusza Excela, czyli klikamy prawym klawiszem na naszym projekcie i wybieramy Manage Nugget Packages i szukamy sobie Closed XML. OK, i ten pakiet musimy sobie zainstalować. Instalujemy ten pakiet. OK, w tym momencie możemy skorzystać z takiej klasy. Teraz pokażę. XL Workbook. Wszystko, co będzie tu dotyczyło Excela, będzie się zaczynało na Excel. I jak widzimy, to jest po prostu, możemy do niej wejść. Jest to klasa z naszego pakietu, właśnie XL Workbook. I to wszystko znajdziemy sobie w tym assembly closed XML, czyli jakby jest to tutaj klasa umieszczona wewnątrz closed XML Excel namespace'u. Widzimy tutaj od razu usinga, closed XML Excel się dołączył automatycznie, jak użyliśmy tej klasy. No i teraz możemy sobie stworzyć jakiś tam worksheet, czyli tworzymy sobie arkusz, czyli to będzie cały dokument Excela, a sheet to będzie po prostu jeden z arkuszy, czyli robimy workbook, worksheet, add, worksheets, add w ten sposób. Czyli sięgamy sobie po prostu do worksheets, mamy takie tu właściwość w tym workbooku, każemy mu dodać nowy jakby arkusz, nową zakładkę w Excelu i robimy, to jest test. I w momencie, kiedy mamy worksheet, możemy już dość swobodnie sięgać do różnych rzeczy. Po pierwsze, mamy tutaj po prostu cel, czyli możemy sobie na przykład wskazać komórkę poprzez 1,1, czyli row i column, i wstawić do niej jakąś wartość, na przykład value, i wpisać do niej jakąś liczbę, nie wiem, imię na przykład, OK. Mamy dostęp do worksheet, columns, column, i możemy na przykład po nazwie, na przykład możemy w ten sposób, że możemy podać na przykład kolumnę A1 i możemy na przykład zrobić różne rzeczy, na przykład wyrównać szerokość całej kolumny, adjust the contents na przykład, o, to jest taka przykładowe, czyli wyrównamy to do na przykład zawartości. OK, jak już mamy takie gotowe, to tylko musimy file path zrobić, czyli zrobiliśmy sobie najprostsze operacje. Czyli wstawiliśmy do komórki jakąś wartość, całą kolumnę, na przykład szerokość automatycznie dopasowaliśmy. Tu można zrobić różne inne operacje, jest mnóstwo, zachęcam do zapoznania się w Google, poszukanie sobie tej klasy i zobaczenie sobie przykładów, ponieważ no może wszystko, co możemy zrobić w Excelu, możemy zrobić za pomocą kodu tutaj, czyli możemy zawrzeć formuły, możemy wykonywać jakieś działania matematyczne, statystyczne, wszystkie funkcje Excela możemy użyć. Możemy po prostu wstawiać do różnych kolumn, do różnych arkuszy, różne, możemy mieć kilka arkuszy w takim dokumencie Excela, także możemy sobie dość swobodnie działać i wszystko tu wykorzystywać, a na koniec po prostu zapisujemy to, czyli robimy takie coś, path combine, podajemy created Excel, XLSX, damy format Excela, no i w tym momencie wystarczy, że sobie zrobimy workbook, czyli cały ten dokument, save as, i zapisujemy jako file path. I to wszystko, czyli tutaj jakby mamy całą tą działanie na poziomie Excela. No i na końcu sobie to zapisujemy. Zobaczmy, jak to się zapisało, co powstało. OK, uruchamiamy taką aplikację. OK, nie rozpoznał tego jako kolumnę A, nie ma takiej kolumny. A będzie kolumna, dobra, spróbujmy. OK, widzimy, że coś się dzieje, coś się wykonało. No i widzimy, że mamy tutaj John wstawione w pierwszą kolumnę,
że mamy kolumnę A dopasowaną szerokość, zrobiliśmy adjust do wartości, czyli ona się automatycznie zrobiła. Mamy this is test, czyli ten nasz arkusz, nazwy, dodaliśmy ten arkusz do tego Excela. No i to w zasadzie jest wszystko. Widzimy, że w bardzo łatwy sposób możemy wstawić tutaj jakieś dowolne rzeczy w Excela, czyli jak potrzebujemy wygenerować arkusz Excel, korzystamy właśnie z tej naszej klasy Excel Workbook, Excel Worksheet, bo to jest właśnie klasa Excel Worksheet i możemy spokojnie, bez żadnego problemu tworzyć sobie taki dokument Excela. Tak. Napiszcie, czy interesuje Was więcej Excel, czy w takim kierunku pokazać coś więcej, bo możemy tu się zagłębić, możemy na przykład pokazać, jak formuły się robi w tym dokumencie, jeśli będzie Was interesowało zagłębienie się w takie Excele, to napiszcie, to zrobimy jeszcze odcinek, gdzie pokażemy więcej, jak można z tym Excelem podziałać. Także to wszystko, jeśli chodzi o podstawy utworzenia Excela w dotnecie. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkołaprogramowania.com. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.